witamy. Przed Państwem Klaudia Kosińska i Michał Zabrocki. Zaczynamy kolejne wydanie wiadomości. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu ogłasza konkurs i możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Najbliższe nabory ruszają już w maju. Więcej informacji dotyczących konkursu i dokładnych terminów naborów wniosków z poszczególnych działań możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie informuje także o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie działania, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do biura stowarzyszenia telefonicznie. Doradztwa udzielać będą specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kolejna informacja. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu ogłosiło konkurs na logo do międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą Młodzież – szansą na zachowanie tradycji naszych regionów. Projekty zgłaszać można osobiście, pocztą lub mailem do 29 kwietnia 2011 roku do 15:30 na adres biura stowarzyszenia. Regulamin konkursu możecie Państwo znaleźć na stronie www.tygieldolinybugu.pl. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Spróbuj swoich sił. Bądź kreatywny. A teraz wiadomości z Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin. Pod koniec kwietnia zostanie zorganizowany coroczny wyjazd młodzieży z gmin Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin do Niemiec na Bieg Pamięci. W programie zaplanowane są zabawy językowe, warsztaty, wymiana metod treningowych, przygotowanie do zawodów, pobyt w lesie wspinaczkowym, otwarcie, inauguracja biegu pamięci w Sachsenhausen, biegi indywidualne, bieg sztafetowy. Podsumowaniem biegu będzie wręczenie medali zwycięzcom. Wyjazd prawdopodobnie zostanie dofinansowany przez Fundację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Samorządowiec Spółdzielca 2010. Wójt gminy Sterdyń, pan Czesław Marian Zalewski, otrzymał honorowy tytuł Samorządowiec Spółdzielca za owocną współpracę ze spółdzielcami w 2010 roku. Został on przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą i redakcję magazynu Tęcza Polska. Celem konkursu na najlepszego samorządowca spółdzielcę, organizowane już po raz ósmy, jest wyróżnienie samorządowców, którzy wspomagają działające w regionie spółdzielnie i wspierają rozwój tego sektora polskiej gospodarki. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu odbyło się 28 marca w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Tradycją gminy Stara Kornica stała się coroczna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, oddział w Siedlcach. Również i w tym roku, w czwartek, 31 marca 2011 roku, w Świetlicy Wiejskiej w Walimie, wójt gminy Stara Kornica, Kazimierz Hawryluk, pani Wiesława Malczewska, organizatorka olimpiady, przywitali przybyłe gospodynie, które chcą zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę z wielu dziedzin życia. Olimpiada gminna to, jak sama nazwa mówi, przeprowadzenie etapu gminnego i wyłonienie zwycięzcy, który będzie reprezentował gminę w eliminacjach powiatowych. Do pisania olimpiady przystąpiło około 70 pań z terenu całej gminy. Wiedza, jaką muszą wykazać się panie, dotyczy m.in. zdrowej żywności, agroturystyki, ekologii ogrodnictwa, sadownictwa, kwiaciarstwa, przetwórstwa, przechowywania żywności, estetyki gospodarstw, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień dotyczących Unii Europejskiej. Do rozwiązania był test składający się z 40 pytań. Wszystkie panie poradziły sobie bardzo dobrze. Największą wiedzą wykazały się pani Elwira Chulińska z Kornicy Kolonia, pani Teresa Niedźwiedziuk ze Starej Kornicy i pani Jolanta Junczyk ze Starej Kornicy. Olimpijki, jak i pozostałe panie z rąk wójta gminy Stara Kornica oraz pani Wiesławy Malczewskiej otrzymały pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz drobne nagrody. Nagrody zostały ufundowane przez firmę Avon, Modr, wójta gminy Stara Kornica, pana Edwarda Kruk, panią Katarzynę Szymaniuk, państwo Jarosława i Hannę Boś.
Po wysiłku intelektualnym uczestniczki degustowały przysmaki, które przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Walimie. Przygotowane potrawy zapewne znalazły uznanie wszystkich, gdyż przepisy na ich wykonanie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Gminną olimpiadę uświetnił występ zespołu sąsiadeczki z Kobylan oraz nowo powstałego zespołu działającego przy świetlicy w Starej Kornicy. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy. Babski dzień w prima aprilis. 1 kwietnia mieszkanki gminy Stara Kornica urządziły sobie babski dzień. I to na pewno nie był żart. Mężów zostawiły w domu, a same wybrały się do świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy. W zorganizowaniu atrakcji na ten dzień pomogła im pani Wiesława Malczewska, która jest przedstawicielem terenowego zespołu doradców w Łosiach i bardzo prężnie działa na terenie naszej gminy. Co więcej, to ona zaktywizowała nasze mieszkanki. Pierwszym punktem programu na ten dzień była prezentacja produktów Tupperware. Gospodynie domowe były zachwycone widząc nowoczesne i funkcjonalne wyroby o nie mniej interesujących nazwach. Po tym pokazie wszystkie kobiety uznały, że zaczynają domowe kuchenne rewolucje. Kolejnym punktem dnia była nauka składania serwetek. Choć każda pani wie nie od dziś, że sztuka składania serwetek jest ukoronowaniem sztuki przyjmowania gości, to nie zawsze wie, jak to zrobić. Pięknie złożona serwetka daje możliwości rozweselenia każdego spotkania i podkreślenia jego wyjątkowego charakteru. I tak kobiety poznały sztukę robienia z serwetek kwiatu lotosu, żaglowca, wachlarza, plisowanego prostokąta czy też niezwykłej gwiazdy. Żaden z tych eleganckich sposobów składania serwetek nie sprawił dla pani większych trudności. Radziły sobie znakomicie. Na zakończenie dnia panie zapoznały się również ze sztuką dekorowania potraw. Jak się okazuje, efektowne przyozdobienie potrawy nie musi być domeną tylko profesjonalnych kucharzy. Mając w domu ostry nożyk i kilka podstawowych warzyw lub owoców, możemy wyczarować cuda. I tak panie zobaczyły, jak krok po kroku wykonać dekorację potraw. Przećwiczyły kilka podstawowych wzorów. Łabędzie z jabłka z pięknym ogonem spora, piękne kwiaty do sałatek ze świeżego ogórka, baranki z kalafiora i oliwek, piękne palmy z papryki i marchewki. Teraz na pewno na rodzinnych stołach będzie pięknie i kolorowo. W tak miłej i przyjemnej atmosferze mieszkankom gminy upłynął ten dzień. I choć to było prima aprilis, to wszystko działo się naprawdę. Niestety po tak miło spędzonym dniu trzeba było wracać do szarej, codziennej rzeczywistości. Mężowie na pewno z utęsknieniem czekali na obiad. Konkurs wiedzy pożarniczej. 30 marca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyły się eliminacje powiatowe konkursu wiedzy pożarniczej. ZS w Skrzeszewie reprezentowali Klaudia Wantusiak, Ewa Zupka oraz Mateusz Kopówka. Opiekę nad grupą sprawował pan Marek Dorosz. Drugi powiatowy przegląd talentów. 7 kwietnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się drugi powiatowy przegląd talentów. Można tam było podziwiać różnorodne talenty młodych ludzi z terenu powiatu sokołowskiego. Wokalne, recytatorskie, taneczne, aktorskie. W przeglądzie wzięła udział schola Cuntissimus Concanantes ze Skrzeszewa, która zagrała i zaśpiewała dwa utwory – Ej szalała oraz Będziemy tańczyć. Przesłuchania festiwalowe w Sokołowie Podlaskim. 26 marca w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się przegląd 18. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej Śpiewajmy Panu, który zgromadził 13 podmiotów, około 170 uczestników. Zaprezentowali oni po dwa utwory, jeden o charakterze religijnym, drugi patriotycznym. Zespół szkół w Skrzeszewie reprezentowali Schola Cuntissimus Concanantes, zespół Kaprysy oraz solistka Ilona Koprowska. Decyzją jury zespół Kaprysy i Ilona będą brały udział w przesłuchaniach diecezjalnych w Bielsku Podlaskim. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu wraz z pracownikami składa najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów. To wszystko na dziś. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości.